Potop szwedzki 1482. Wywalony antypolaku. Szwecja, nie Szwajcaria. Przy okazji zrobimy dwa achievementy dla Szwedów, Lion of the North oraz Sweden is not overpowered. Witam Cię na moim kanale, tutaj Lukas. Jeżeli jesteś nowym widzem, zachęcam do pozostawienia suba, bo jak widzisz, mam pewne doświadczenie w robieniu achievementów w grach Paradoksu. Czytam na wiki, że niby potrzebuje jakiejś pomocy w uwalnianiu się, bo Szwecja znajduje się na początku gry pod Unią Personalną, no ale ja to zrobię solo, bez żadnej pomocy. Jako Szwecja mamy, no, słabego króla, tutaj duńskiego, 3-2-2. Nasza ekonomia jest wiele lepsza od tej irlandzkiej, jak pamiętacie. Za to idee! O, jeden z najsilniejszych idei militarnych w grze. Infantry Combat Ability, dyscyplinka oraz zwiększony manpower. Power. Za wszystko dostajemy Land Leader Shock plus 1. Może być. Oczywiście z ekonomicznych tutaj mamy Good Produce Modifier plus 10%. Możemy też stworzyć w teorii Skandynawię na 20 poziomie technologii, ale nie zamierzam tego robić, ponieważ Szwecja ma bardzo mocne eventy. Zaczynamy od razu budować siatkę szpiegowską na danie. Jeżeli wy byście chcieli jednak uwalniać się przy pomocy jakichś krajów, no to pamiętajcie, że zawsze należy ich szukać u rywali duńskich. W tym wypadku mamy tylko i wyłącznie do wyboru Litwę, Czechy się nie zgodzą, bo nie mają jak dotrzeć, oraz Anglia by nam tutaj pomogła i to jest naprawdę duży bonus. Kasujemy fort w Abo. Ja ogólnie radzę wam fort tutaj przenieść. To jest wtedy znakomita pułapka na bota, ale to dopiero za jakiś czas. Statki transportowe najlepiej jest na początku sprzedać do wszystkich krajów, które będą na to chętne. Za zarobione pieniądze budujemy galery do liczby 20-30, mniej więcej tyle. Widzę, że Szwedzi mają tutaj za to problem z estate'ami, więc standardowo zabieramy do 30%, ale jednocześnie lecimy tutaj w standardowe bonusy na początku do tańszych doradców. Wezmę sobie Supremancy over the Crown, żeby na wszystkich tutaj naszych estate'ach zwiększyć o 10%. Ich dążenie lojalnościowe oraz, co mnie tutaj moi wspierający doszkolili, bez problemu możemy sobie pozwolić na 2 punkty, kiedy nie planujemy wojen. Tutaj darmowe, ja planuję wojnę z Danią, więc weźmiemy tylko i wyłącznie kraulancy, zmniejszymy sobie do 20%. Wtedy autonomia jeszcze nam nie rośnie. Punkty militarne zawsze na propsie, w kolejności weźmiemy dalej burgersów, a następnie kler. Na początku ustawiamy fokus oraz bierzemy doradcę militarnego. Będę potrzebował też sojuszów tutaj z krajami ościennymi, więc w momencie, kiedy już sprzedałem wszystkie okręty, poprawiam relacje z Moskwą oraz Polską. Duńczycy na początku mają dość spore problemy z tym buntem tutaj Nebelsów. Czasem sobie z nim radzą, czasem sobie z nim nie radzą, ale zawsze w którymś momencie desantują się na tą wyspę. Przed wojną dorekrutowałem resztę najemników tych naszych tanich i bierzemy pierwszą misję zwiększającą nasze morale i robiące nam troszeczkę tańsze wojsko. Mamy widok, który chciałem tutaj mieć. Flotę transportowców duńskich, moją flotę galer z admirałem oraz zatrudnionym doradcą z moralami marynarki. Jest to super ważne. Mamy armię przy granicy duńskiej, generała z manewrem i to akurat mi się fuksnęło, bo 4, więc znajdziemy się tutaj o wiele szybciej. Oraz drugą armię przy granicy norweskiej, gdzie tutaj od razu zaatakujemy Norwegów w ich kraju. No i wypowiadamy wojenkę. No nie ukrywam, dość fajny wodca mi się wylosował. Bardzo ważne jest jeszcze to, żeby wasze armie ruszyły przed wypowiedzeniem wojny. Wojska norweskie zostały z Takwajpa, ale zapomniałem o jednej fortecy. W Danii udało mi się bez problemu zdobyć pusty fort. Flota natomiast mimo początkowych sukcesów napotkała przeważającą liczbę galer przeciwnika. Należy wtedy po prostu atakować i chować się do portu, jak tylko zauważycie, że wasze galery zaczynają tonąć i potem naprawić się i wypłynąć jeszcze raz. I tak w kółko. Bot bardzo źle odnawia sailorsów. Uciekły wojska duńskie. No trudno, nie udało się ich zamknąć tutaj na Gotlandii. A to wszystko przez te galerki złe, które zostały tutaj rozstawione. W międzyczasie pamiętajcie, że by poprawiać tutaj relacje z krajami, które graniczą bardzo blisko z Danią, nawet i Czechami można, że tak powiedzieć, ponieważ my tutaj nabijemy naprawdę sporo agresywnej ekspansji na start rozgrywki, bo naszym celem jest zdobycie Sjelandu, minimum. Uwielbiam takie desanty bota, kiedy on dostaje minus 2 bez generała, żegnamy się z jego armią. Tutaj mamy starcie moich 13 galer przeciwko
10 duńskim galerom, które tutaj stały i się nie naprawiały, a moje tak. Więc teraz duńska flota robi bul, bul, bul. Atakowanie okrętów handlowych i transportowych to już po prostu rzeźnia. Zresztą jak widać, przepchnięcie znad cieśniny Duńczyków też nie powinno być problemem. O my god, tylko czemu się wycofują? Tutaj się wycofują. Ale stackwipe im za... O nie, minął miesiąc. No to nie będzie stackwipe, ale... No dobra, jest. Pierwszy stackwipe. Albo drugi, nie pamiętam. W międzyczasie teraz tutaj czyścimy powolutku dalej flotę duńską. O, tylko że właśnie te okręty, takie galerki odsyłamy uszkodzone, żeby tutaj... je przejąć, niszczymy też armię norweską. Po prostu uwielbiam te zabawy z botem, ścigana jego flotą. No i norweska armia też mówi papa. Co za władca Anglii, 666. Nigdy mi się taki nie rolnął. No a następca jest jak zwykle 3-4-2. Ale to 666, Anglia będzie kozacka. Rozpoczynam budowę siatki szpiegowskiej już na Nowogrodzie, żeby ich zaatakować i zdobyć tutaj przejście, bo na wasala to oni są jeszcze niestety za duzi. Możemy też skończyć wojnę z Danią. Specjalnie czekałem do grudnia, bo jak zauważycie, mamy dokładnie 50 punktów agresywnej ekspansji po zabraniu tych terytoriów. Szkoda, że nie mogę sobie pozwolić na Birholm, ponieważ agresywna ekspansja spada nam na początku na poziomie 2,7 punkta, a agresywna ekspansja spada rocznie, zostałoby nam wciąż powyżej 50 punktów. Z Birholm zdobędziemy sobie kiedyś następnym razem, na razie i tak będziemy atakowali od tej strony. Zobaczymy, jak to nam się uda. Plus może jeszcze jakieś pieniążki. Oczywiście pamiętajcie, że musicie mieć gwarancję niepodległości. No i zobaczcie, nawet mniej mamy, bo 1,9 punkta. Grudzień zaraz sobie tutaj przeminie, a nam zostało 48 i już nie mamy koalicji. Z misji bierzemy koniec Unii Kalmarskiej, co dało nam troszeczkę tutaj dodatkowych claimów. Nie za dużo tego. Ogólnie muszę przyznać, że Paradoks w ogóle się nad tym drzewkiem tutaj nie pochylił. Pewnie kiedyś się tym zajmą. Za jakiś czas, bo niemożliwe, żeby taki OP kraj jak Szwecja nie dostał swojego własnego drzewka. Możemy mieć sojusz z Moskwą i to jest tylko taki sojusz na chwilę. Nie będę starał się z nim utrzymać dłużej pozytywnych relacji. No a rywali od razu ustawiamy sobie oczywiście Danię, następnie Nowogród, jak i Zakon Krzyżacki. Jaki fajny władca, 444. No to może wybierzmy sobie wśród widzów. To ostatnio pisał słowo Szwecja u mnie na kanale. Wybierzmy, albo Szwajcaria. No i Filip się załapał. Witam nowego władcę. Dajcie, żeby przed kolejną wojną po prostu pozbyć się buntowników. Oj, akurat zespełnili się w tej prowincji. Zdoślimy więcej wojska. No i atakujemy Nowogród. Co prawda ma tutaj sojuszników, jakichś magę słabych, więc się nimi nie przejmujemy. O, i doszło do wojny, na którą długo czekałem. Polska, Mazowsze i Litwa. Bo teraz te kraje, jak Zakon Krzyżacki oraz Livonian Order, stracą trochę prowincji na rzecz Polski oraz Litwy. Chociaż niekoniecznie, bo czasem się zdarza, że Polska przegrywa taką wojnę. Tym bardziej, że teraz dopiero zobaczyłem, że nie wzięła Polska Unii Personalnej nad Litwą. Czy jak mówiłem, że to będzie świetna pułapka na botów? No to teraz macie pierwszy dowód. A myślę, że to powtórzymy kilka razy. Pierwsze rozwinięcie standardowo manpower. I po dość monotonnej wojnie bierzemy następujące prowincje. Na szczęście żadna koalicja nam nie grozi. I też w sumie nie zależy mi na ten moment na większej ilości prowincji. Musimy poczekać, aż jeszcze... O, Moskwa zje tutaj. Ewentualnie wtedy wypuścimy sobie wasala. Ale na razie... Tak czy siak to korujemy. I normalnie, jeżeli bym robił World Conquesta bez achievementów pobocznych, przechodziłbym w tym momencie na Ortodox, ponieważ jest to super wiara obecnie. A że chcę zrobić Lion of the North, no to pójdziemy troszeczkę słabszą wiarą, czyli w protestantyzm. Mam trochę punktów nazbieranych, więc weźmy sobie misję Expand Sweden, która zmniejszy nam koszty developmentu w tej prowincji troszeczkę. I jeszcze tutaj spalmy punkty administracyjne, co da nam pieniądze. No i teraz oczywiście dewujemy. Tutaj akurat mamy grainsy, więc będzie dobrze zarówno rozwijać punkty dyplomatyczne, jak i militarne, żeby zwiększyć nasz handel, tym dobrze. A jednocześnie będziemy mieli tutaj zwiększony manpower. Oczywiście development edict również został odpalony. 30 deva to akurat też fajna sprawa, bo zrobimy sobie misję large city. Poszedł też humiliate podczas wojny z Nowogrodem. Tutaj jest bardzo mi zależy, żeby zrobić transfer subject.
jak najszybciej, żeby zdobyć Norwegię dla nas. Na nowo zdobytych prowincjach oczywiście kasujemy autonomię. Tutaj ten fort w Skane raczej nam się nie przyda. Tutaj jeszcze zostawię sobie, póki nie zajmę Norwegii. Duńska kultura leci do akceptowalnych, a w Sztokholmie wprowadziliśmy renesans. 37 punktów dewa. Da to nam dość niezłego też boosta w handlu oczywiście, pamiętajcie o tym. 27% już udziałów mamy, ale bez Gdańska, który na szczęście pozostał w rękach zakonu. Oh my god. Zakon leci na wasala i będzie wojna z Polską. No i lecimy na dość dużą wojnę. Zresztą zobaczymy, jak nam się tutaj uda. I wzywamy osobno zakon krzyżacki, który mam nadzieję nie ma żadnych dobrych sojuszy. No, na szczęście nie ma. Uwielbiam walczyć z flotami, które są już mega uszkodzone na samym początku. Jeszcze podczas tej wojny poprawiajmy relacje znowu tutaj z tymi państwami, bo coś czuję, że po tych dwóch wasalstwach, które wezmę, będzie mi tutaj groziła koalicja. Pamiętajcie, żeby wpaść na eneba.com, gdzie jeszcze trwa wyprzedaż z okazji Black Friday oraz parę innych wyprzedaży. Oczywiście linki w opisie z kodem Lukas 3% zniżki. No i przebijam się tutaj przez inflanty. Niestety troszeczkę mnie boty odgrodziły i nie zdobyłem fortu na czas. Dlatego postanowiłem w międzyczasie potopić ich flotę i zdobyć troszeczkę okrętów na sprzedaż, bo naprawdę z tego idzie wyciągać niezły hajs, a rzadko to pokazuje, że to w ogóle robię na serio, bo wydaje mi się to wręcz oczywiste. Tutaj pechowa bitwa, musiałem się wycofać, flotę musiałem schować, żeby odnowili nam się marynarze, bo poniosłem spore straty w nich. Ze zdobycznych kok robię mode ball, żeby odzyskać trochę marynarzy dla nas. I w zasadzie, skoro mam 19 galer, to samo będę robił teraz z flotą handlową, którą pamiętajcie, że po wojnie najlepiej sprzedać, bo statki handlowe liczą się w zasadzie dopiero po 1600 roku. Wszystko wcześniej to robi bardzo mały handel i więcej kosztują niż dają nam tak realnie siły handlu w danych trade nodach. Czas chyba na wielką bitwę tutaj z siłami zakonno-liwońskimi, którą bez problemu wygrywamy. I to chyba właśnie dzięki tej naszej przewadze w piechocie. Zmienia to faktu, że no, zaczyna być coraz ciężej tutaj, bo muszę wygrywać kolejne starcia. Na morzach już wygraliśmy, ale muszę się cofnąć, żeby tutaj zabezpieczyć nasze terytoria. Możliwe, że zaraz stracę tą fortecę w ogóle. Z czym przegrywa wojnę Dania? Co jest w ogóle jakiś Landshut? Najpiękniejszy widok, kiedy bot schodzi na 60%. To jest coś pięknego. Raczej każdy kraj będę czynił moim wasalem, żeby go potem integrować. Tym bardziej, że to nie będą duże koszty dyplomatyczne. Więc Ryga dołącza do nas, do naszej wspaniałej koalicji. No a my musimy teraz tutaj podziałać. Zakon krzyżacki też dość szybko padnie, zwłaszcza odkąd możemy to blokować flotą. Mamy zakon krzyżacki na wasala, co prawda mi to sporo agresywnej ekspansji, ale damy radę. Skocję zwyczajnie whitepisuje. Dostaniemy się do niej po zdobyciu Norwegii na wasala. A tak, zdobycie Szkocji albo terytorium w tym regionie jest dla mnie bardzo istotne w moich planach. Naprawdę, jak mogłyście przegrać wojnę z Polską? To jest dla mnie niezrozumiałe. Aha, technologia do tyłu. Nie no, władcy, Polska ma fajnego. Szkoda, że z takim nazwiskiem. Dynastia. Źle się kojarzy. No i czas uczynić Livonian Order naszym wasalem. I nawet nie będzie to aż tak bardzo bolało. Jak widzicie, jesteśmy już na dobrej drodze, żeby zrobić Sweden is not over. Powered. Mamy linię brzegową zdobytą z trade nodu bałtyckiego. Teraz zostaje nam już tylko odbijać. No i naszymi kolejnymi tutaj rywalami będzie ewidentnie Polska i Litwa w najbliższym czasie, ale to dopiero za jakiś czas, jak nas padnie agresywna ekspansja. Inaczej nam wejdą w koalicję. Wprowadzamy wreszcie renesans w naszym kraju i oczywiście pamiętajcie, żeby zawsze na pauzie wprowadzać technologię, bo wtedy macie te minus 15%. I tutaj też sobie to nadrobimy. Ze wszech miar specjalnie to przetrzymałem. Pierwsza idea, jak możecie się domyślać, kiedy gra się pod wasali, to jest raczej Influence Ideas i też tak tutaj pójdę. Do pary na 7 poziomie technologii wezmę administracyjne. Dlaczego? To dokładnie tłumaczę w tym poradniku. Jakim cudem w 70 roku jest tylko 36 punktów Reform Desire? Jak tego nie potrzebuję, to zazwyczaj tutaj już jest 80%. No i bierzemy Transfer Subject. Szwecja stała się Great Powerem. Co prawda ostatnim, ale już jesteśmy. No i teraz myślę, że kolejne 10 lat to będzie takie troszeczkę tutaj puszczanie z pary, ewentualnie bicie Duńczyka. O, The Baltic Fleet misja została przez nas wykonana. Conquer Livonia również. I nam zostało tylko teraz... Jasne. I to jest jeden z pierwszych eventów szwedzkich, reformy centralizacyjne Gustawa Wazy. No i oczywiście jak najbardziej weźmiemy to sobie, da nam to trochę developmentu. Zaatakować Danię i lecimy tak naprawdę
O Himilita nic więcej nie potrzebujemy. Takie piękne początki, 6 okrętów na dno. Oczywiście fort tutaj był nieobsadzony, więc z marszu go zdobywamy. No i w zasadzie kwestia tylko teraz sprawdzenia, kto ile nam tutaj zapłaci i czy warto ciągnąć z tymi państwami wojnę. No na przykład Lubecka 50 golda, nie warto. Oldenburg 75 golda, nie warto. Chociaż tutaj w tym wypadku będzie łatwo to zdobyć, więc może Oldenburg pociśniemy. Danii natomiast wyciągniemy 260 golda, więc tutaj warto to zrobić. Musi, żeby tutaj ustanowić Lubeckę naszym wasalem, bo byłoby to dość opłacalne, żeby tutaj nawet cały ten obszar oddać Lubece, tym bardziej, że ona ma klejmy na to, ale to może w przyszłości. Cel wojny w zasadzie osiągnięty, więc nie przedłużajmy tego, tutaj tylko chodziło o pieniądze. Dzięki temu spłaciliśmy wszystko i zostało nam już tylko 232 golda. Zrobiłem sojusz z Czechami, ponieważ to są rywale Polski i powinni nam raczej pomóc w ich ułojeniu za jakiś czas, tak za 10 lat. Rozwinęliśmy dyplomatyczne tutaj do Diplomatic Annexation Cost, czyli zmniejszyliśmy koszty anektowania naszych wasali i też dlatego zacznę zjadać od Rygi, potem Livonian Order, chociaż Livonian Order to najpierw będzie wojna z Litwą. No i całkiem ładnie zarabiamy 12 golda na czysto. Mieliśmy Rygę. Ryga jest ważnym miejscem portowym, więc jak najbardziej nam zależy o to, żeby tutaj to okorować i jednocześnie szybko zmniejszać autonomię. No i czas na wojenkę z Litwą, do której pewnie też dołączy nam Polska. Niestety, lecimy pod Reconquest Cassius Belli. Polski nie wzywamy osobno, bo nic od niej brać nie będziemy oprócz pieniędzy. Będzie to ciężka wojna, więc postaram się pokazać wam po całości wszystko. W tej wojnie flota nie będzie nam potrzebna, więc poszła na Moutball. Do wojny oczywiście zawołałem Moskwę, żeby tam wojska litewskie poszły na nią w pierwszym uderzeniu. Naszych wasali ustawiłem na support, no ale miałem tutaj pecha i nie zdążyłem dołączyć do mojej mniejszej armii tutaj najemnej. Ja oczywiście okupowałem fort chyba w Ostródzie, jeżeli dobrze pamiętam. Jednocześnie wojska polskie zdobywały stolicę krzyżacką i tutaj był mały wyścig, kto komu pierwszy fort zajmie. Nie mogłem tutaj floty wykorzystać, bo to jeszcze nie było przekopanych mierzei wiślanych, ale jak widzicie, nasze forty padły równocześnie, co już mi dało tylko możliwość teraz zasłania armii i wybronienia się przed tym złym wojskiem polskim, gdzie odbiłem stolicę krzyżaków i następnie ruszyłem dzielnie na Warszawę, której dorwałem resztę wojska polskiego, gdzie nawet wyrwali Stack Wipe. Od tego momentu wojska polskie przestały w ogóle się liczyć tutaj dalej w wojnie, więc zostało mi zająć tylko jak najwięcej ich terytorium i wypisowanie Polski za pieniążki jak najszybsze. Chociaż nie ukrywam, jeszcze tutaj na Warszawie troszeczkę się bałem, że zostanę zaatakowany. O, wojna niepodległość Norwegii. I jak widzieliście, Norwegia stwierdziła, że jej jedyny sojusznik w wojnie o niepodległość, Litwa, która wcale nie została przed chwilą zmasakrowana przez wojska moskiewskie, jest ją właśnie w tym stanie, kiedy straciła połowę stanu armii, wesprzeć w dążeniach do niepodległości. Warszawa znowu upadła, niespodziewanie szybko. Po upadku Warszawy w zasadzie mogłem zakończyć tą wojnę bez większego problemu na White Peace, no ale jestem pazerny na hajs, socjal robi swoje, więc ruszyłem dalej zajmować kolejne obszary, żeby dostać te 500 plus golda dla siebie. W międzyczasie ruszyłem też na Kraków, żeby go zdobyć, bo to jest wysoki development, wysoki warscore, który dałby na pewno już maksymalną ilość pieniędzy, którą mogę wyciągnąć z Polski. No i przy okazji, oto spaliłem Kraków! Trochę za wcześnie. Biorę następujący peace deal z Polską, 736 golda, z czego 415 leci do nas oraz war reparation. Tutaj to rozwinięcie, weźmiemy sobie agresywną ekspansję. Kolejna idea, to tak jak wspominałem, lecimy administracyjne. Wiedzieć, że po wyjęciu Polski za pieniądze to Litwa to już tylko i w zasadzie formalność. Tylko ta głupia Norwegia tu dołączyła i w sumie niewolna Norwegia jest bardzo nie na rękę. Wolałbym ją zaatakować za jakiś czas i odbić od Danii. Dania tutaj weszła, teraz pilnujmy, żeby Norwegowie ich nie szczyścili. Miałem wam wspomnieć, że od czasu do czasu są jakieś takie eventy, które dają wam Government Reform Progress albo na przykład 100 punktów militarnych i po 10 punktów Army Tradition. Priorytyzujcie tutaj reformy, żeby jak najszybciej je przeprowadzić, bo a nuż jeszcze może teokrację zdążycie wprowadzić. No i tak kończymy tutaj wojnę z Livonian Orderem. Bierzemy wszystkie chyba bałtyckie już prowincje. Odbijamy terytoria dla Livonian Orderu. Pieniążki! A w kolejnej wojnie, która za chwilę wybuchnie z Polską, myślę, że zabierzemy sobie Galicję, Wołynię, żeby wypuścić ją na wasala. Budynki, budyneczki. No to tutaj, gdzie mamy miedź oraz żelazo, oczywiście budujemy budynki produkcyjne. Oraz tam, gdzie to się opłaca, bo mam trochę tych zbustowanych prowincji. Już tutaj wasi wasole są dość lojalni, a to możecie jeszcze dodatkowo spłacić im zadłużenie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zabierać im cały trade, który posiadają, żeby to wszystko leciało do was. No to tutaj za chwilę będzie naprawdę niezły strumień pieniędzy do was leciał. Dodatkowe prawie 3 golda. A nie,
Jeszcze więcej. Trochę tych kompanii najemników mi przyszło. Wow, fajny event miałem. Jeśli gdzieś chcecie devować prowincję w pierwszej kolejności, no to polecam Dales Kogan, bo ma tutaj całkiem niezły modyfikator Local Good Produce Modifier plus 5 punktów. Jest to naprawdę niezła maszynka do pieniędzy. Nie wiem jakim cudem. Stakowałem całą armię Norwegii, okupowałem, zwyzerowałem wszystkie ich forty przed wywhitepisowaniem. Dania przegrała tą wojnę. No co za kretyni. I teraz na Reconquest Cassius Belli atakujemy Polskę. Jeżeli będzie taka potrzeba, to wezwiemy też i Czechów do tej wojny. Wojsko polskie, takie dobre. A teraz we mnie się wbijają już takie połączone ich siły, więc a tutaj widzę, że posiłki będziemy musieli dosłać. Zresztą nie ukrywam, że też mamy przekozackiego generała. No i w wojnie polską oczywiście robimy odwrotnie. Najpierw musimy wyłączyć Litwę z tej wojny, żeby potem najechać Polskę. Chociaż tutaj miałem troszeczkę pecha, bo Czechy zaatakowały Polskę zaraz po moim wypowiedzeniu wojny jej. Co zresztą już widzicie, wojska czeskie ruszyły dzielnie na Węgry, albo ich stare terytoria. Ja natomiast rozpadłem się tutaj karpet siege'owo po całych terytoriach Litwy. W zasadzie jak się przebije przez ich stolicę, to potem można ich całych już okupować bez większego problemu i następnie tylko wyłączyć. I tutaj bierzemy tylko i wyłącznie pieniądze. Wojnę z Polską kończę natomiast, no biorąc wszystkie ziemie zakonne, wiznę, żeby wypuścić Mazowsze i na razie tyle w temacie, plus oczywiście sporo pieniędzy. Nie chcę nic mówić, ale chyba zdobyłem już całe, a nie, jeszcze jedna prowincja nam została od Danii. No ale to już formalność, jak widzicie Sweden is not overpowered, można zrobić spokojnie przed 1500 rokiem. Jak się nie zapomni o tej prowincji i chyba o tej, nie, o tej nie. Zdobyczne pieniądze rozwijam m.in. tutaj wreszcie trade centra, żeby mieć jeszcze większe wpływy. Plus jak widzicie Sztokholm dostał trójeczkę. Atakujemy też Norwegię wraz ze Szkocją. Ale tutaj mamy całkiem niezłą przewagę, więc nie będzie nawet co za bardzo pokazać. Nie, tego dziedzica zdecydowanie nie chcę. Powiedzcie mi, jak to przegrały Czechy. Ja tego nie ogarniam. Chcę go. Tylko który to? Bo ja miałem tego, a dostałem chyba tego. Serio? To może tego zwolnimy pana. Dostaliśmy się do Szkocji i jak możecie się domyślić, moim prawdziwym powodem tej wojny jest zabezpieczenie właśnie Szkocji na naszego wasala. Kolejnego. Kiedy zdewował te prowincje? No nic to. Zabiorę sobie tutaj przystanek do następnego podboju za 7 lat. Ogólnie ziemi norweskich to ja za bardzo nie chcę, więc wezmę tylko te terytorie, które tutaj widzicie. A żeby mieć taki troszeczkę ładniejszy napis i tutaj nie musieć zdobywać tej fortecy jeszcze raz, kolejny raz. I przy okazji możemy tutaj wtedy skasować tą fortecę. I jak zapewne się już domyślacie, naszym celem na najbliższą kampanię do 1650 roku będzie zabezpieczenie 4 trójnodów. Nowogrodzkiego, oczywiście bałtyckiego, lubeckiego oraz English Channel. Przy okazji wpadnie piąty, North Sea, ale on nie jest taki ważny. Jak widzicie, zmieniłem fokus totalnie na punkty dyplomatyczne, ponieważ zaczynam zjadać też powoli naszych tutaj wasali. Zacząłem od zakonu krzyżackiego, ponieważ te ziemie są dla nas ważniejsze niż te tutaj z Liwonii. I co tu się stanęło? Jest pod Unią z Napolem! Śmieszne. Jeżeli ktoś by chciał, no to możecie o tym też pamiętać, że jak się zmieniacie na protestantyzm, możecie tutaj z zakonu krzyżackiego zrobić Prusy, posiadając te terytoria. Wystarczy, że te terytoria nawrócą się na protestantyzm. No i odpaliło się Protestant Reformation, więc ja też przechodzę na protestantyzm, bo pamiętajcie, że jest nam to potrzebne do achievementu. Oczywiście nawracamy w pierwszej kolejności prowincje, które dają nam jak najwięcej unity. Nie patrzymy na ten czas. A centrum mamy w Abo oraz w samym centrum, w tym zdradzieckim Ulmie. Oj, to będzie chyba silne protestanckie cesarstwo. Co prawda w tej serii chcę wam pokazać Szwecję pod podbój świata do 1650 roku, no ale jeżeli chcecie zobaczyć jakiś kraj pod grę Tal, gdzie za dużo nie podbijam, ale maksuję, no to zapraszam do obejrzenia Irlandii. Dajcie znać też w komentarzach, jakie kraje byście zobaczyli w moim wykonaniu w takich miniseriach.